całe te w naszej III Rzeczpospolitej cała ta medialna rzeczywistość jest, proszę Państwa, manipulowana. Także to nie jest sprawa gustów. Gusta są wyrabiane w naszej wolnej Polsce III Rzeczpospolitej od 20 lat, prawda, czy tam jak tam liczyć, nieważne, 19 czy 21, prawda. Pracuje bardzo silna grupa w mediach ludzi, którzy te media celowo spychają w dół, zaniżają ich poziom, żeby to był, no taki serial jest typowy, świat według kiepskich. Polska ma być według kiepskich. Właśnie tak te media są budowane. Po to, żebyśmy wszyscy po prostu w prostactwie, banałach, głupocie się pławili, żebyśmy codziennie byli atakowani w mediach przez jakieś zupełnie prymitywne, prostackie nastroje i emocje. No jednym słowem, żeby media omijały prawdę, omijały to, co istotne, żeby kłamały. Kłamały w sposób atrakcyjny, bo dla pewnego typu ludzi to jest atrakcyjne. Prostackie jakieś prednie, wygłupy. To jest wszystko zrobione celowo. To się samo nie stało, proszę Państwa. To się samo nie stało. Więc tak to jest kierowane. I pan mnie pyta, jaki można mieć do tego stosunek, tylko krytyczny. No, oczywiście to jest wielka magma media, są różne okresy, są różne dyrekcje, różne przypadki. Czasami coś się pojawia wartościowego tu i tam. Nie można negować tego, co jest wartościowe. Czasami gdzieś się coś komuś uda. Ale generalnie media służą tworzeniu takiego narodu, prawda, jakoś odmurzonego, spychanego w nastroje bardzo proste, w emocje bardzo trywialne i temu to służy. A w sprawach informacyjnych, no wiadomo, już pomijam sztukę, w sprawach informacyjnych oczywiście od rana do wieczora panuje w trzech głównych telewizjach totalne kłamstwo, bo kłamstwem jest nie tylko jakaś konkretna wiadomość, kłamstwem jest również to, czego media nie puszczają, czyli codziennie są zaniechane tematy, które powinniśmy usłyszeć jako obywatele, mamy do tego prawo, żeby wiedzieć. Codziennie nam tych tematów nie poddają, nie pokazują. Więc kłamstwo zaczyna się na poziomie wyboru. Co pokazać narodowi, a czego nie pokazać. Prawda? W tym kontekście tak jest. Tak, chwała Bogu jest, jak ja mówię, toruńska rozgłośnia Radia Wolna Europa. I czasami możemy się czegoś dowiedzieć, tak jest, tak. No ale to są tak zwane niszowe, tak samo jak są oczywiście świetne gazety i świetne wydawnictwa, ale 90% narodu polskiego podłączone jest do trzech telewizji codziennie. I codziennie 90% narodu polskiego jest atakowane kłamstwem w interesie władzy. To kłamstwo nie służy narodowi, służy władzy. Czyli sytuacja dokładnie taka jak w PRL-u, prawda?